Aby wystawić fakturę sprzedaży w walucie obcej, w programie Comarch RPXT przechodzimy do zakładki Faktury, Faktury sprzedaży, a następnie wybieramy opcję Dodaj fakturę sprzedaży. Wyświetli się formularz faktury sprzedaży, w którym uzupełniamy dane i elementy faktury. Następnie zmieniamy walutę wystawianego dokumentu. Aby to zrobić, klikamy przycisk, na którym widoczny jest skrót waluty. Wystarczy teraz wybrać walutę, w której chcemy wystawić dokument. W tym celu rozwijamy listę z dostępnymi walutami i klikamy w odpowiednią. Po wybraniu waluty na wyświetlonym oknie można określić, po jakim kursie ta faktura ma być rozliczana. Domyślnie podpowiada się średni kurs NBP za ostatni dzień roboczy. Użytkownik może wskazać inną datę notowania kursu lub ustawić swój własny kurs. Aby ustawić własny kurs, zmieniamy parametry średni kurs NBP na kurs ręczny i wpisujemy wartość notowania. Po uzupełnieniu wszystkich pól wybieramy opcję Zapisz. Wyświetlone zostanie okno z pytaniem, czy chcemy kontynuować operację zmiany waluty i przeliczyć ceny. Jeśli wybierzemy tak, ceny zostaną ponownie pobrane z kart produktów i przeliczone według wybranego notowania. Jeżeli wybierzemy przycisk Anuluj, faktura nadal będzie wystawiona w walucie polskiej. Wybieramy opcję Tak. Program przelicza ceny na podstawie cen wprowadzonych na karcie produktu. Jeśli któryś z produktów dodanych do faktury nie posiada zapisanej ceny na swojej karcie, to po przeliczeniu jego wartość będzie wynosić 0. Na koniec zapisujemy bądź zatwierdzamy dokument.